Powiatowo-gminne dożynki odbyły się w Bogatem w powiecie przasnyskim 26 sierpnia. Dzisiaj podsumowujemy i robimy dziękczynienie za plony, za pracę w 2018 roku. Te dożynki, które dzisiaj odbywają się w powiecie przasnyskim, są na pewno wydarzeniem, które rolnicy powiatu przasnyskiego zapamiętają. Po powitaniu mieszkańców i licznie zaproszonych gości rozpoczęła się dziękczynna msza święta za plony. Duchowny podkreślał w kazaniu, jak wielką wartością jest chleb, który codziennie spożywamy. Ktoś go upiekł, ktoś go wyrobił, zaczynił, ktoś zmielił mąkę, ktoś zebrał zboże, a wcześniej je posiał. I cofając się jeszcze bardziej, trzeba dojść do samego Boga, któremu naprawdę zawdzięczamy to, co mamy. Poświęcono pokarmy przyniesione na mszę, następnie w procesji przyniesiono dary do ołtarza. Po podniesieniu i komunii świętej podzielono się dożynkowym chlebem. Każdy z wiernych odłamywał kawałek dla siebie i rodziny ze specjalnych bochenków dożynkowych. Uroczystościom towarzyszyła schola z parafii w Bogatem. Schola działa od 15 lat. Założyłem ją, jeśli tutaj, jak zostałem organistą. No i działa tutaj przy parafii świętego Jana Ewangelisty w Bogatym, przy ścisłej współpracy ze szkołą. Oficjalna uroczystość dożynkowa rozpoczęła się od wystąpienia przesnyskiego starosty i zaproszonych gości. Dożynki to doroczne święto rolników. Samorząd województwa mazowieckiego przez cały czas, prowadząc zrównoważony rozwój gospodarczy, wspiera małe miejscowości. Udało się wiele, ale wiele jest jeszcze do zrobienia, by naprawdę poprawić warunki życia na wsi. Wyróżniliśmy rolników seniorów za ich trud i wieloletnią pracę w swoich gospodarstwach rolnych. Wszyscy otrzymali symboliczny chleb, ale także dyplomy i życzenia, które wręczyliśmy razem z panią wójt Grażyną Wróblewską. Ale wyróżniliśmy też najlepszych rolników. Z każdej gminy znaleźliśmy wspólnie z wójtami, burmistrzami tych rolników, którzy prowadzą najbardziej perspektywiczne gospodarstwa i najbardziej prorozwojowe, nowoczesne, innowacyjne. Chcieliśmy również im podziękować, wręczyliśmy im również puchary i dyplomy na pamiątkę, bo razem z nimi cieszymy się z ich sukcesów. Wręczono również dyplomy najlepszym absolwentom w powiecie przasnyskim. Młodzież była lekko zawstydzona, natomiast nauczyciele oraz samorządowcy bardzo dumni. Kilkukrotnie organizowaliśmy tego rodzaju imprezy. No, jest to wyzwanie, jednocześnie duży prestiż dla szkoły, wyraz pewnego zaufania, no i inspiracji ze strony samorządu lokalnego, pani wójt, pana starosty. Przyjmujemy tę organizację, mając na myśli to, że ktoś darzy nas zaufaniem. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wiele sołectw z całego powiatu wykonało mozolną pracę. Każdy z wieńców był dziełem sztuki. Komisja miała trudny wybór. Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło jednemu z największych dzieł przygotowanego przez mieszkańców Bogatego. Organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich przygotowały na dzisiejszą uroczystość znakomite stoiska, które prezentują nie tylko osiągnięcia rolników, ale również osiągnięcia prac takich pozarolniczych. Budują kulturę wiejską, budują też jakieś takie dodatkowe życie, które w wioskach musi istnieć oprócz życia gospodarczego. Każdy mieszkaniec może oderwać się od codzienności i wspólnie bardzo miło spędzić czas. Po prostu zobaczyć, jak pracują inne sołectwa, mieszkańcy innych sołectw, co za ofertę przedstawiają, że potrafią coś razem robić. Nagrodzono twórców najbardziej interesujących stoisk. Wyróżniono również w konkursie najlepsze potrawy regionalne. Tymczasem na scenie prezentowali się artyści. Były między innymi występy wokalne młodych piosenkarzy. Furorę zrobiła grupa teatralna z Gostkowa, przedstawiając pastisz Czerwonego Kapturka. Publiczność biła brawo i pękała ze śmiechu. Z podobnym aplauzem spotkał się występ cheerleaderek z Dobrzankowa. Panie w różnym wieku, od młodzieży do starszej młodzieży, podbiły serca publiczności, tańcząc do przebojów disco polo.
Całość imprezy dopełniały atrakcje dla dzieci, nad których bezpieczeństwem czuwali rodzice. Na koniec starosta Przasnycki zwrócił się do rolników z życzeniami. Chcielibyśmy naszym znakomitym, szanownym rolnikom, ale również sadownikom, ogrodnikom, wszystkim ludziom pracy na wsi, jak też tym, którzy pomagają im później w przetworzeniu i w zagospodarowaniu płodów, złożyć najlepsze życzenia. Niech wam Bóg błogosławi na przyszłe lata. Wieczorną atrakcją na zakończenie dożynek był występ zespołu Weekend.